Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest berlińskie espresso. Witają w gorący, czerwcowy, warszawski dzień. Olga Doleśniak-Harczuk. I Antoni Opaliński. W zeszłym tygodniu były obchody 30-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. To był czerwiec 1991 roku. Świat wyglądał jeszcze zupełnie inaczej. No i doszło do tego traktatu. Traktatu, który należy rozpatrywać wspólnie z zawartym parę miesięcy wcześniej, na jesieni 90 roku, traktacie granicznym między Polską a Niemcami, który w związku z konferencją 2+4 i zgodą mocarstw na zjednoczenie Niemiec ostatecznie też miał uznawać granicę polsko-niemiecką. No ale obchodzi się przede wszystkim rocznicę tego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Skądinąd tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę na korzyść naszych niemieckich partnerów, bo dużo się wtedy rozmawia o dobrym sąsiedztwie, o pojednaniu, o wspólnej przyszłości, o wymianie młodzieży, a trochę mniej o tym, że ta kwestia uznania polskiej granicy zachodniej wielu uczestnikom niemieckiej polityki tak do końca wydawała się w pewien sposób problematyczne. Jeden z polskich historyków, z którym ostatnio rozmawiałem, powiedział, że to zostało tak trochę dopchnięte na siłę przez nacisk aliantów zachodnich, którzy po prostu nie mogli zgodzić się na to, że dochodzi do ostatecznego traktatu likwidującego skutki II wojny światowej, a równocześnie tutaj sprawa granic w Europie jest w jakikolwiek sposób, nawet prawny, kwestionowana. Ale wróćmy do tej rocznicy. Rocznica, wydaje się, nie była obchodzona bardzo hucznie. Właściwie mieliśmy jedną krótką, choć na wysokim szczeblu, wizytę niemiecką w Warszawie i zdaje się, że kilka konferencji naukowych. Tak, obchody tej rocznicy wydawałoby się ważnej. One jakoś specjalnie nie powalają swoim rozmachem. Podczas swojej wizyty w Warszawie prezydent Frank-Walter Steinmeier oczywiście ograniczył się w sumie do tych wszystkich okrągłych zdań i pięknych słów o pojednaniu polsko-niemieckim, które słyszymy od wielu lat. Zresztą myślę, że nie spodziewaliśmy się chyba czegoś, jakiejś rewolucji tutaj, chociażby na tym szczeblu przemowy prezydenta Niemiec. Steinmeier mówił o europejskiej historii sukcesu, o tym, że jest potrzebna po stronie polskiej, po niemieckiej ciekawość oraz to, byśmy się nawzajem słuchali, czyli tak bardzo ładnie. Wspominał też, że Polska i Niemcy wspólnie świętowały na przykład stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I ja pamiętam dobrze, bo miałam okazję wtedy być w Berlinie i piękny koncert się odbył. Wszystko naprawdę bez zarzutu. No z jednym ale, że podczas debaty z udziałem polskiego prezydenta tam doszło do pewnych takich sytuacji, które Niemcy uznają za niekomfortowe. Ja myślę, że po stronie niemieckiej nie ma już tego zapału, co kiedyś, żeby specjalnie w takich oficjalnych wystąpieniach bratać się z Polską, zwłaszcza z tym polskim rządem, który niespecjalnie też spełnia oczekiwania niemieckich partnerów, nie oszukujmy się. I te wszystkie rozmowy, które się toczą, a w tym roku, które się nie toczą, ponieważ konferencje, które odbyły się w ramach obchodów 30-lecia podpisania traktatu polsko-niemieckiego, to była jakaś, mam wrażenie, jednak sprawa dosyć niszowa, bez jakiejś szerszej promocji. Więc chyba Berlin jakoś tak nie ma już ochoty nawet w tej sferze symbolicznej za bardzo wyciągać ręki. To jest bardzo wtórne i mając świadomość, że tak wiele nas dzieli politycznie i że te interesy jednak polskie i niemieckie, zwłaszcza w ostatnich latach, są niesamowicie rozbieżne i nie ma tutaj jakiejś woli ze strony Berlina, żeby sprawę naprostować, to chyba trudno nam się jednak takie rocznice świętuje. No tak, zwróćmy tu uwagę jednak na pewną różnicę, jeśli chodzi o wystąpienia, bo rzeczywiście to przemówienie prezydenta Steinmeiera, można powiedzieć, że było takie modelowe, no i trochę bez treści. Przemówienie polskiego prezydenta jednak zawierało pewne postulaty.
To znów to, no jeszcze wrócimy pewnie do tej kwestii między postulatami a próbą ich realizacji. Jest zawsze pewna różnica, tu oczywiście chodzi o kwestie reparacji, no ale tak czy inaczej można powiedzieć, że tutaj prezydent Duda jakby wyliczył te kwestie, które zdaniem polskiej strony w polsko-niemieckich relacjach są niezałatwione. Niezałatwione również w perspektywie tego traktatu, jak na przykład ta kwestia statusu Polaków mieszkających w Niemczech, ich szkolnictwa, wkładu państwa niemieckiego w instytucje popierające polskie życie w Niemczech, pewnej nierównowagi, ale oczywiście mówimy tutaj też o kwestii reparacji, która wciąż nad tymi relacjami, tak można powiedzieć, wisi. Nie wszyscy Niemcy chcą chyba wciąż uznawać, że ten postulat naprawdę jest poważny. Wrócimy jeszcze do tego. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, tutaj przy okazji tej rocznicy z kimś, kto relacjami polsko-niemieckimi zajmuje się w praktyce, z panią Hanną Radziejowską, która jest kierownikiem oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Instytut Pileckiego to jest nowa polska instytucja, która od kilku lat promuje politykę historyczną, coś, czego zdaniem niektórych obserwatorów w ogóle nie powinno być, albo czego tak naprawdę nie ma, co jest nawet zdaniem niektórych historyków polskich, nie wiedzieć czemu, jakimś skandalem, chociaż wszystkie państwa na świecie poważne mają swoją politykę historyczną. Nam się wydaje, tak obserwujemy działalność Instytutu Pileckiego, że tutaj akurat ta działalność jest bardzo taka korzystna, robiona w sposób rozsądny, bez jakichś wielkich fajerwerków, natomiast jest to taka pewna konsekwentna praca polska, również na terenie Niemiec, której przez poprzednie lata, właśnie te 30 lat po traktacie, chyba zabrakło. Kilka pytań zadaliśmy, to się ukaże też w formie pisemnej, mam nadzieję niedługo w takim szerszym wymiarze, a teraz kilka fragmentów tej rozmowy. Nasze pierwsze pytanie dotyczyło właśnie tej rocznicy 30-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami, właśnie z perspektywy Instytutu Pileckiego, z perspektywy ludzi, którzy na co dzień zajmują się polityką historyczną w praktyce. Posłuchajmy. Warto spojrzeć na preambułę do traktatu, która bardzo dużo mówi o sposobie interpretowania historii, jaka została zawarta w tym traktacie. Tam są takie dwie myśli. Jedna, że celem jest zamknięcie bolesnego rozdziału, domyśle wojna, szukanie wspólnej, dobrej historii. To zawsze chyba każdy Polak ma, ale kiedy ona była? Znaczy nie, no były takie momenty. I bardzo to jest ciekawe, drugi element to jest opisanie tego momentu, w którym Polacy i Niemcy są wtedy. Że to jest zjednoczenie Niemiec oraz zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Polsce. Dlaczego ja na to zwracam uwagę? Bo my mamy takie dwa obszary bardzo ważne, jeśli chodzi o XX wiek, my Polacy. Jeden to jest II wojna światowa, który jest tematem, o którym będziemy się kłócić i spierać do końca świata, dlatego że to była apokalipsa i to nie jest, nie zaczyna się przepracowywania tak trudnej historii od tego, że się przytulamy do siebie, tylko mówimy sobie, że chcemy to uporządkować, przepracować i oczywiście, że pojednanie jest jakimś obszarem bardzo ważnym, tak, wyzwaniem, ale to nie zaczyna się od tego, że mówimy sobie, to się stało, a dopiero potem zaczynamy nad tym pracować. Ja zaraz do tego wrócę, bo to jest oczywiście większy temat, ale druga rzecz, to jest moim zdaniem bardzo ważne. Drugi temat, który jest dla Polaków istotny, to jest to, czym było obalenie komunizmu. Dlaczego tak się wydarzyło? Wbrew pozorom, to jak my to nazywamy, czy to jest właśnie okrągły stół, przy którym jest zmiana gospodarcza, następuje, czy to jest jeden z największych ruchów społecznych i oporu społecznego, bezkrwawego, jakim była Solidarność, od którego zaczęła się cała lawina zmian i tego, że ludzie zbuntowali się przeciwko strasznemu totalitaryzmowi. No przecież teraz widzimy na Białorusi, my widzimy, co się dzieje w Rosji, przecież to widać, że to był cud, ale to nie było tak, że przyszli politycy i coś sobie ustalili, tylko bez oporu, bez sprzeciwu, bez ofiar nie byłoby tego wszystkiego. I to, czy interpretujemy właśnie w takim stylu politycznego kompromisu na poziomie politycznym. Jest taki dokument Hercoga o Gorbaczowie, gdzie on mówi do Gorbaczowa, że on jest jego wielkim idolem, tak? Znaczy, że on Hercog uwielbia Gorbaczowa. I to jest bardzo znamienne. Tak zostało, prawda? Niemcy do dzisiaj mają. Tak, mają. I oni, myślę, że to jest ta opowieść, czy to jest Stocznia Gdańska, czy Mur Berliński.
tak naprawdę został tylko okrągły stół. Ja to widziałam też, tutaj zrobię, bo dla mnie ten element, czy solidarność jest częścią tożsamości europejskiej, czy to jest początek zmiany, który wynika z oporu Polaków wobec komunizmu, czy to jest częścią naszej historii też europejskiej, to jest, ja sprawdzałam w podręcznikach, w kompendiach do matury niemieckiej, czego Niemcy wymagają od maturzystów, jaki jest kanon wiedzy, tam nie ma ani razu słowa solidarność, jest tylko okrągły stół. I to właściwie wydaje się, jak ja to opowiadam w Polsce i pokazuję te podręczniki, to ludzie nie mogą w to uwierzyć. Tak jest. To fragment rozmowy z panią Hanną Radziejowską, kierownikiem oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Sporą część tej rozmowy zajęły nam kwestie historyczne, zwłaszcza taka sprawa, z której wciąż w Polsce nie do końca zdajemy sobie sprawę, mianowicie mówi się często, że to niemieckie rozliczenie z historią było takie modelowe. Sami Niemcy czasami tak starają się tworzyć wrażenie, że oni już właściwie wszystko, co trzeba, załatwili, zrobili, przepracowali, takie cudowne niemieckie słowo, które też z języka niemieckiego weszło do polskiego. Mam niejakie wrażenie. No i właśnie wszystko przepracowali i teraz powinni światu mówić, jak należy sobie radzić z trudną historią. Sprawa tymczasem nie jest taka prosta. Nie jest taka prosta i z tym rozliczeniem właśnie niemieckim, z tym takim poczuciem, że państwo niemieckie uczyniło już w zasadzie wszystko, żeby rozliczyć się ze zbrodni II wojny światowej, no nie jest tak do końca. Owszem, w Niemczech nie brakuje różnych inicjatyw czy publikacji poświęconych II wojnie światowej czy zbrodniom III Rzeszy. Ale jeżeli chodzi zwłaszcza o te sprawy polskie, ja czuję zawsze taki niedosyt i to nie jest do końca właśnie tak jak Niemcy chcieliby nam to przedstawiać. Z drugiej strony jest właśnie jest taki ruch rozliczenia w ramach resortów. To się zaczęło od Joszki Fischera, od MSZ-u niemieckiego. Joszka Fischer wtedy zlecił pierwszy taki audyt, żeby zobaczyć na przykład, jak rozliczono się z ludźmi, którzy później po II wojnie światowej stanowili trzon niemieckiego MSZ-u i później to się przeniosło na inne resorty. Te rozliczenia dotyczyły resortu sprawiedliwości, nawet BND. Są książki, są opracowania. My nieraz o tym pisaliśmy przede wszystkim na łamach między innymi Nowego Państwa czy Gazety Polskiej Codziennie. Więc z jednej strony mamy do czynienia z takim nurtem rozliczeniowym, a z drugiej strony jest świadomość, że minęło już tyle czasu, że nawet jeżeli byłaby wola, żeby ukarać winnych personalnie, to nie ma kogo ukarać. I tak mam takie przykre jakieś wrażenie, że jednak chodziło o to, żeby nie móc rozliczyć winnych, żeby to wyglądało dobrze na papierze. Znaczy, proszę mnie źle nie zrozumieć, ja naprawdę cenię ludzi, którzy pracują nad tym niemieckim rozliczeniem. I to są zazwyczaj naukowcy, historycy, którzy wierzą w to, co robią i robią to bardzo rzetelnie. Ale z drugiej strony jest takie poczucie, że no brakuje tego rozliczenia fizycznego, że nikt nie poszedł, mówiąc brzydko, siedzieć za to, co zrobił. Więc jeżeli ta zbrodnia została rozliczona tylko w sferze opracowań naukowych, na zasadzie bicia się w piersi, że tak, my tutaj się przyznajemy i wiemy, że stało się źle, ale teraz żyjemy we wspólnej, zjednoczonej, zintegrowanej Europie i patrzmy w przyszłość, to ja tej wersji do końca nie kupuję, po prostu. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka jakby o chęć, ta kwestia, chęć poznania tak naprawdę partnera, tak? No bo z tych zapisów traktatu właśnie wynikało, że teraz nawzajem się dobrze poznamy, będzie wymiana młodzieży, ale też będziemy się nawzajem o sobie uczyć. Tutaj nasz gość podcastu chyba zwrócił uwagę na kwestię tych szkolnych programów i w ogóle tego, co tak naprawdę Niemcy wiedzą o Polsce. Na to, że w pewnym sensie w Polsce uwierzono, tak, że to co jakiś czas się zrobi właśnie jakiś warsztat, jakieś spotkanie młodzieży, jakąś wspólną akcję, nawet jakąś wystawę i to wystarczy, żebyśmy o sobie już wiedzieli wszystko, a tymczasem tak nie jest, tak, bo właśnie kiedy się spojrzy na te niemieckie programy albo kiedy się zrobi sondaże, co tak naprawdę Niemcy wiedzą o II wojnie światowej, to nagle widać, że z jednej strony tak naprawdę szeregowy Niemiec nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się działo
Słyszał o Holokauście, ale nie jestem pewien, czy słyszał o Intelligenz Aktion, tak? To jest jedna rzecz, a z drugiej strony, no, polska młodzież w programach maturalnych, w programach szkolnych ma elementy literatury niemieckiej, tak? Polscy maturzyści muszą przeczytać fragmenty Fausta czy Tomasza Manna, a zdaje się, że niemieccy maturzyści nie mają pojęcia o historii Polski, nie mają też żadnego pojęcia o historii literatury. Co więcej, jak się patrzy na to niemieckie zainteresowanie Polską, polską historią, polską kulturą, polską literaturą, to ich najbardziej interesują takie wątki współczesne, modne, dekonstrukcyjne. No dobrze, ale najpierw dowiedzcie się czegoś o tej Polsce, tak? Dowiedzcie się, czego ci co ci anarchiści chcą tak naprawdę dekonstruować, tak? No bo trudno zrozumieć awangardę, jak się nie wie, przeciwko czemu awangarda się buntuje. Ja bym tutaj coś jeszcze dodała od siebie. Jeszcze na studiach, wtedy na studiach w Niemczech, miałam okazję brać udział w takim projekcie z młodzieżą niemiecką, z młodzieżą polską. I w ramach tego projektu Niemcy byli oprowadzani po Warszawie. Powstańcy warszawscy opowiadali im, jak wyglądało powstanie warszawskie. To było niesamowite, ponieważ dla nich te informacje były czymś absolutnie nowym. To byli ludzie w wieku tak 22-24 lata mniej więcej, pamiętam. I nawet już na poziomie doboru materiałów źródłowych, czegoś, co można by im po niemiecku, tak mówiąc, najogólniej skserować, to już był problem. Ja pamiętam, że wtedy poszłam do biblioteki Uniwersytetu Humboldta i tam były naprawdę jakieś szczątkowe informacje o powstaniu warszawskim i wtedy zdałam sobie po raz pierwszy sprawę, że jest to taki odcinek niesamowicie zaniedbany i to wydało mi się strasznie przykre. Mam nadzieję, że dzisiaj na tym odcinku jest trochę lepiej, chociaż z tego, co mówi nasza rozmówczyni, to cóż, no, ten optymizm chyba trzyma się w ryzach. Wróćmy zatem do rozmowy z Hanną Radziejowską. Tutaj pani redaktor zadała pytania właśnie o akta Rosenburg, o szczegóły tego kulawego rozliczenia z historią i teraz fragment odpowiedzi. To nie tylko chodzi o nierozliczenie, nieukaranie zbrodniarzy i nieodcięcie, niebudowanie tych elit nowych, tak, po demokratycznych Niemiec bez udziału gestapowców, czasami nawet po prostu zbrodniarzy wojennych, tak, w sądownictwie, w różnych miejscach aparatu państwowego, ale dla Polaków moim zdaniem w sposób szczególny trzeba podkreślić, że to, co się wydarzyło, oczywiście lepiej niż w Austrii, no bo to zawsze trzeba mieć ten punkt odniesienia, że oczywiście były procesy Einsatzgruppen, tak? No ale jeśli chodzi o zbrodnie na terenie okupowanej Polski, to jak mówimy o posterunkach gestapo, o w małych miejscowościach, na wsiach, żandarmerii niemieckiej, o pacyfikacji wsi, no, mordowaniu wsi, o powstaniu warszawskim, to praktycznie nikt nigdy nie został, nawet nie stanął przed sądem. To jest w ogóle ta skala, jeżeli porównujemy, okej, Holokaust, załogi Treblinki, załogi dużych obozów, to i tak dotyczyło 3-5% sprawców, tak naprawdę, w ogóle, że ludzie stanęli. W Auschwitz to jest, mówimy, około 10%, to też jest nic. Einsatzgruppen, największa kara, najwyższa kara, którą został skazany człowiek, to w ogóle świetna książka powstała, dostał karę śmierci, po 14 latach wyszedł z więzienia, znaczy nie karę śmierci, tylko dożywocie. Einsatzgruppen 9, wyszedł po 14 latach i to jest najlepsze, co się wydarzyło dalej, grał w filmach niemieckich SS-manów i miał drugi etap kariery. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jak my mówimy po wojnie, nawet komunistyczny rząd, nawet w czasach komunizmu, w Polsce był taki sprzeciw wobec kolaboracji, bo była oczywiście kolaboracja, w sensie zdrada na poziomie indywidualnym, że sąsiedzi po wojnie, tak, to były rodziny sąsiedzi,
absolutnie domagały się rozliczeń i karania. Ludzie dostawali po 15 lat za to, że wydali Żyda, tak? Ludzie dostawali, przecież była kara śmierci za jedwabne, tak? Jeden z wyroków tych posierpniówkowych to jest kara śmierci dla jednego z tych, którzy byli w Jedwabnem, tak? I to pokazuje, jakby, jak my sobie to tak opowiemy, to nagle widzimy, jaki wysiłek też polskie społeczeństwo, bo nie kolaborowało właśnie na poziomie administracyjnym, państwowym, żadnym, tylko po prostu byli ludzie, którzy w tej okupacji wybierali łatwo i to nie tylko Armia Krajowa wydawała wyroki, ale po wojnie też jakby to było kontynuowane. I mamy państwo, które masowo było, budowało ten terror, mordowało i które w stosunku do swojego sąsiada, nie tylko w stosunku do Żydów, ale w stosunku też do swojego sąsiada, w ogóle nie uważało za istotne, żeby ścigać zbrodniarzy, żeby przyjmować z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich z Warszawy zeznania, czytać je i szukać tych zbrodniarzy, ich karać. I to jest dla mnie, znaczy ja w ogóle to interpretuję jako jedną z najpoważniejszych rzeczy w naszym problemie pojednania, dlatego że jak można przepracować ogromną traumę, w której Polacy są jako polskie społeczeństwo, jeżeli nie ma sprawiedliwości. Kolejny fragment rozmowy z Hanną Radziejowską, kierownikiem oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Tutaj autorzy podcastu Berlińskie Espresso, czyli Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński, przeprowadzili długą rozmowę z panią Radziejowską. Gdzieś ona się zapewne ukaże i zapewne już niedługo, a my wracamy do naszego podcastu. No właśnie, jest ta historia, ale jest też jak najbardziej współczesność, więc może chwilę powróćmy do komentarzy po spotkaniu prezydentów, ale też związanych z tą rocznicą. Tak, to znaczy tych komentarzy pojawiło się kilka, w sumie znaczy kilka takich, które uznałabym za komentarze, bo reszta to było streszczenie wizyty prezydenta Steinmeiera w Polsce, przekazanie informacji o tym, że był, co powiedział i w sumie to no, takie bardzo suche. I jeszcze może wspomnijmy, że Heiko Maas, czyli szef niemieckiej dyplomacji, napisał na łamach Rheinische Post komentarz dotyczący właśnie tej naszej wspólnej historii i tego, jak te 30 lat ostatnie wpłynęło też na stosunki polsko-niemieckie. Oczywiście jest to komentarz napisany też tak w taki sposób bardzo grzeczny i okrągły, ale no nie oczekuję też od szefa niemieckiego MSZ-u, żeby jakoś bardziej tej publicystycznie zaczął drążyć to pojednanie polsko-niemieckie. Była taka sytuacja, był taki komentarz. Ja myślę, że ciekawy komentarz, taki, na którym warto się jakoś zastanowić, pojawił się na łamach Aachener Nachrichten i autorem tego komentarza jest pan Georg Müller Sieczkarek i komentarz nosi tytuł Okazja do świętowania i w sumie ten komentarz jest bardzo uczciwy. On jest taki poskładany, mam wrażenie, ponieważ komentator mówi, wychodzi od tego, że w sumie ta data to jest coś, co powinno interesować lekcje historii, co powinno znaleźć się właśnie, powiedzmy, w programie lekcji historii, ale nie jest jakaś data, o której dzisiaj myślimy, nad którą się zastanawiamy. A z drugiej strony on zauważa, że jednak warto mówić o tym, co stało się 30 lat temu i warto się zastanowić, jak ten czas, jak te trzy dekady wpłynęły na nasze polsko-niemieckie relacje. I on tutaj na przykład zastanawia się nad tym, że Niemcy chyba zbyt słabo starają się na przykład zrozumieć polski punkt widzenia dotyczący Rosji albo dotyczący budowy gazociągu Nord Stream 2. Nawet mówi tutaj o pełnej nonszalancji postawie Berlina, jeżeli chodzi o to, jak obchodzono się z krytyką Warszawy właśnie dotyczącą budowy tego gazociągu. I że w sumie należałoby sprawić, by ten przyszły rząd niemiecki może jakoś bardziej się
zainteresował takimi kwestiami bardziej delikatnymi, dotyczącymi, jak rozumiem, komunikacji między Polską a Niemcami, bo ta komunikacja faktycznie również moim skromnym zdaniem kuleje. Więc on tutaj się odwołuje właśnie do tych takich najnowszych problemów na linii Warszawa-Berlin. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki jeden z tych ciekawszych głosów, które spotykamy w prasie niemieckiej. Ale tu jest bardzo ciekawe takie rozróżnienie, bo tak, autor z dalekiego karolińskiego akwizgranu tak trochę dzieli te pretensje, zarzuty ewentualne, czy też pretensje, powody niezrozumienia między Polską a Niemcami. No i przyznaje tutaj właśnie, że to nie tylko straszny prawicowy rząd w Polsce, ale na swój sposób uzasadniono nieufność wobec polityki niemieckiej, że ta przed Niemców promowany właśnie wieczny dialog z Moskwą, że pominięcie, tak jak pani redaktor mówiła, polskich argumentów, zlekceważenie właściwie polskich argumentów przeciwko budowie Nord Stream 2, no to są te rzeczy, nad którymi trudno przejść obojętnie, natomiast też jest tak, że są polskie winy. Otóż polskie winy to jest takie, że w Warszawie jest po prostu źle, państwo prawa jest nieustająco demontowane, wyrzuca się niepokornych sędziów, mniejszości są atakowane cały czas oraz wyciągana jest z piwnicy, aus dem Keller, proszę Państwa, reparationskeule, tak? Czyli to jest maczuga reparacji. Tutaj widać, tak, że... W Niemczech to jest to funkcjonuje jako na przykład Nazi-keule, czyli ta maczuga nazizmu, którą się okłada niewygodnych dyskutantów, mówiąc powiedzmy, krótko, o ile partnerów w rozmowie. Prawa pracy naszych zastrzeżeń wobec wpływu inwestycji Nord Stream 2 na realny charakter solidarności europejskiej, trudno tutaj się nad tym nie pochylić. O tyle sprawa reparacji to jest absolutnie jakiś wymyślony przez Polaków w ogóle właśnie jakaś maczuga wyciągnięta z piwnicy. Swoją drogą ciekawe, czy o na przykład greckich żądaniach też się mówi, że to jest jakaś maczuga z piwnicy, czy skoro sprawa już jest w Bundestagu, to jednak trzeba uznać, że jest trudna, ale istnieje. Tak? Wydaje się, że tutaj wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. Tak? No, my mówimy o reparacjach i Grecy mówią o reparacjach, tylko my mówimy... Jeszcze Namibia mówi o reparacjach. Namibia mówi o reparacjach, tak. No Namibii nikt nie może zlekceważyć z przyczyn oczywistych. Ale teraz ja wrócę do tego rozróżnienia, do Namibii na pewno w tym tygodniu wrócimy, ale wrócę do tego rozróżnienia między Polską a Grecją, tak? No Polska mówi i Grecja mówi, tylko Grecja poza tym, że mówi, przygotowała konkretny materiał, konkretne żądania, te żądania pojawiły się w niemieckiej polityce i nawet jak Niemcy je ostatecznie odrzucą, to one już tam są, tak? I jest pewne lobby progreckie, które nad tym pracuje, nawet jeżeli nie jest jakieś bardzo szerokie. No a Polaków można po prostu odesłać z powrotem do piwnicy i tu jest pytanie do ludzi odpowiedzialnych za polską politykę zagraniczną, także za polską politykę niemiecką, kiedy z tego etapu słów wyciąganych, mam nadzieję, na potrzeby polityki wewnętrznej bardzo często, albo właśnie tu przy okazji, jak jest jakaś różnica, kiedy przejdziemy do systematycznej pracy. Systematyczna praca oczywiście opiera się na systematycznych wyliczeniach, no i tutaj ten nieszczęsny polski raport. Ja już nic więcej na ten temat nie powiem. Dobrze, to ja bym tylko jeszcze dodała, że tam pod koniec tego komentarza pojawia się takie stwierdzenie, że ten stosunek do niemieckiej winy, on jest nadal w Polsce bardzo, bardzo gorącym tematem. To jest coś, nad czym Polacy debatują i tak dalej. I że w tych relacjach między Polską a Niemcami wciąż chodzi o symbole i o pewną kulturę pamięci. Ja strasznie nie lubię tego terminu kultura pamięci. Właśnie to jest bardzo chyba wygodne, wydaje mi się, dla strony niemieckiej. Zresztą o tym chyba też nieraz mówiliśmy. No, są pewne fakty, pewne rzeczy się wydarzyły, one się nie odstaną, ale tworzenie takiej odrębnej właśnie kultury pamięci, która stara się jakoś tak wyciągnąć esencję, która będzie na przykład dla strony niemieckiej bardziej strawna, jest takie, jest czystą hipokryzją. Ja teraz troszeczkę zawężam to. Ta kultura pamięci to jest coś bardzo pojemnego oczywiście, ale to mi się niestety kojarzy z takim tworzeniem wygodnej wersji historii, która
później może być opowiadana na lekcjach historii w niemieckich szkołach między innymi. Więc to przy okazji przygotowywania się do tego podcastu trafiliśmy na zapis debaty parlamentarnej w parlamencie niemieckim. To było posiedzenie Bundestagu z 8 marca 1990 roku, czyli 4 miesiące po upadku muru. I tam między innymi debatowano o tym, że Helmut Kohl no jakby uzależnił uznanie granicy na Odrze i Nysie od tego, czy Polacy zrzekną się roszczeń reparacyjnych. My o tym sobie tak opowiadamy w sumie na zasadzie, że Niemcy nieśli reparacji, my się tutaj poddaliśmy, były ważniejsze sprawy, jakieś kwestie na przykład zadłużenia. I temat został odpuszczony, ale w sumie rzadko kiedy wracamy do dokumentów z tamtego czasu, które pokazują, jak reparacje były niesamowicie emocjonalnie, ten sam temat, odbierane przez niemieckich parlamentarzystów. Na przykład znany polityk niemiecki, kiedyś o nim mówiliśmy, Hans-Jochen Vogel, nawet w podcaście, z SPD, zaatakował wtedy podczas tej debaty kanclerza Helmuta Kohla za to, że Helmut Kohl w ogóle wspomniał o kwestii reparacji, że to już był błąd sam w sobie, ponieważ on jakby no postawił tego słonia w pokoju. I pan Vogel między innymi powiedział coś takiego: co na Boga skłoniło pana do podniesienia kwestii reparacji? Czy pan wie w ogóle, o czym pan mówi i tak dalej. To jest utrzymane w tym duchu i naprawdę jest tego całkiem sporo w zapisie tej debaty. To jest w ogóle świetne, co pani w tej chwili przypomina, bo to pokazuje, jak bardzo wieloznaczna jest ta niemiecka scena polityczna, bo rozumiem, że to ci wspaniali humanistyczni socjaldemokraci, którzy przecież byli cali w ogóle z powołania, z tego Brandta, który tak pięknie tutaj klękał w Warszawie i w ogóle, a tymczasem oni nieczęsto byli dużo bardziej ortodoksyjni w kwestiach pilnowania niemieckiego interesu narodowego niż Hadesy. Znaczy, tak, oni są tacy humanitarni i dobrzy i w ogóle cukierkowi. Tylko, że no, trzeba też zrozumieć, że to jest zabawne, bo Vogel w sumie wspomniał o tych reparacjach, bo nie podobało mu się, że po pierwsze kanclerz Niemiec stawia taki warunek, że to jest niegodne, tak? Że jak można Polakom po tym, co im uczyniliśmy, stawiać warunek, że tutaj my wam nie damy reparacji, a wy tutaj zrezygnujecie z tego albo tamtego. A z drugiej strony on tutaj mówi całkiem na serio, że czy pan nie rozumie, że to jest zaproszenie do tego, by rozmawiać o reparacjach. Pan jako kanclerz Niemiec zaprosił do rozmowy o reparacjach. Więc no taka hipokryzja w sumie, prawda? Ta troska o Polskę zniszczoną przez Niemcy podczas II wojny światowej, a z drugiej strony argument, że Helmut Kohl jako pierwszy kanclerz Niemiec również zawiódł zaufanie pokładane w jego działaniach, w jego decyzjach przez obywateli niemieckich. Vogel mówi nawet o tym, że przecież czy Willy Brandt, czy Adenauer, czy Helmut Schmidt, żaden z tych kanclerzy nie podniósł tej kwestii, że w ogóle cicho nad tą trumną, tak? A pan tutaj robi takie rzeczy. Bardzo ciekawa debata. Myślę, że warto wracać do tych zapisów sprzed 30 lat. One są niesamowicie ciekawe. Pokazują buzującą atmosferę Bundestagu po prostu. I to jest właśnie, proszę Państwa, podcast Berlińskie Espresso, jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie ktoś na bieżąco cytuje historyczne akta Bundestagu. Ciekawe rzeczy czasem z tego się wyłaniają. Jeszcze na koniec wrócimy do rozmowy z panią Hanną Radziejowską z Instytutu Pileckiego w Berlinie, bo tutaj właśnie chyba też trochę tak w tym komentarzu z Aachener Zeitung, przepraszam, Aachener Nachrichten, pana Georga Millera Sieczkarka. Ciekawe, czy on odmienia swoje nazwisko. Więc pan tutaj Georg Miller Sieczkarek tak jakby przyznaje, że ta polityka takiego bezpośredniego dialogu ponad głowami
resztę Europy z Moskwą. Nie wszystkim musi się podobać i tu chyba też dochodzimy do pewnych współczesnych konsekwencji, bo na naszych oczach dzieje się coś bardzo ważnego, z czego chyba nie do końca my sobie zdajemy sprawę, ale z czego jeszcze mniej Niemcy zdają sobie sprawę. Mam na myśli oczywiście to wszystko, co się dzieje na Białorusi. Otóż Instytut Pileckiego w swoim oddziale w Berlinie też stara się na tym berlińskim trudnym terenie jakby przypominać to, co się w tej chwili dzieje na naszych oczach. Zadaliśmy pytanie na temat tego, jak Niemcy reagowali na te wszystkie ostatnie wydarzenia na Białorusi, też w związku z wystawą, którą Instytut tam w Berlinie przygotował. Posłuchajmy. My w Berlinie mieliśmy jeszcze przed wyborami takie zdumienie, że w Niemczech się w ogóle nie mówi o Białorusi. To były te kolejki, jak była ta cała sytuacja, jak się zaczęło go robić gorąco i aresztowano wszystkich kandydatów i kobiety przejęły tą, znaczy po prostu, żeby był ktokolwiek na kogo mówił. I była cisza. I myśmy wtedy po raz pierwszy robili podcasty i opowiadaliśmy o tym. Zapraszaliśmy Agnieszkę Romaszewską, żeby ona opowiadała. Potem jak zaczęło się trochę więcej mówić przy okazji tych wyborach, jednak to było bardzo przejmujące i poruszające, to nawet troszeczkę w Niemczech było ruchu, ale no, to było nieporównywalne. I myśmy wtedy uruchomiliśmy cykl stypendiów i czuliśmy, że po prostu Instytut Pileckiego opowiada nową perspektywę na Europę Środkowo-Wschodnią, nie tylko polską. Tak, opowiadamy nieznaną historię Polski, tak? Ale czujemy się też odpowiedzialni za naszych sąsiadów, czy też w ogóle za ten rejon, bo to jest, nie da się Polski zrozumieć bez też tej historii naszego regionu. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale rozumiecie Państwo, co mi chodzi. I też Witold Pilecki, nie? On jest patronem, on jest świadkiem, on jest ofiarą, on jest bohaterem Europy, jeden z największych bohaterów XX wieku, tak? Ale on jest też świadkiem, tym, który daje świadectwo. I myśmy sobie myśleli, że on jest też patronem ludzi, którzy działają w skrajnych sytuacjach. I dla nas ta właśnie blogerzy, ci wszyscy dziennikarze, to właśnie pierwsze wsparcie dla nich, to byli ci, którzy dają świadectwo o tym ostatnim reżimie Europy, który powiedzmy teraz jakby, no, nie wiemy, jak się ta historia skończy. Polacy mają zawsze taki smutek, że może to się skończyć źle. Białorusi nie wierzą, że może się uda. No i jakby elementem tego naszego pracy nad tą historią jest otwarcie wystawy z białoruskimi twórcami, z opowiadającą właściwie historię tego, co się działo w ogóle na Białorusi, bo to jest wystawa i historyczna, ale z tym skupieniem na wydarzeniach od przed wyborami aż do teraz, aż myśmy dociągnęli z powodu COVID-u, tak naprawdę ostatnie wydarzenie to jest aresztowanie Polaków i polskiej mniejszości. I z jednej strony to jest dokumentacja, ale z drugiej strony to jest po prostu wystawa historyczna. Bardzo piękna zresztą, naprawdę bardzo nam się udała. I ja mam wrażenie, że teraz powiedzmy w Berlinie jest trochę więcej o tym, ale z drugiej strony, jak słucham białoruskich kuratorów, czy tych różnych osób, którym pomagamy teraz, nie wiem, wizy ściągamy, też bo to tam się dzieją rzeczy naprawdę straszne. I oni mi parę razy powiedzieli, że jak chcieli dostać wizę od niemieckiej ambasady, to po prostu im powiedziano nie. I dlatego polska czy litewska. I to ja powiem szczerze, że to są też znowu takie momenty, których ja nie rozumiem. Nie rozumiem, bo to są. Ja mam nadzieję, że ta wystawa, i też znamy wiele bardzo fajnych środowisk niemieckich intelektualistów, którzy absolutnie rozumieją i starają się wspierać białoruski ten opór i opozycję. Ale też jestem ciekawa, znaczy chciałabym, żeby ta wystawa, no ona jest takim znakiem takiego gestu wspierania, ale też opowiadania tej historii i tego, moim zdaniem, że Polacy to bardzo dobrze rozumieją. Znaczy Polacy mają tą empatię, ale nie też tak samo Litwini, tak? Bo my znamy Rosję, tak? A Niemcy, no właśnie, no, być może coś się zmieni, być może ja mam zawsze takie nadzieję, ale no jest duży opór. To był ostatni fragment rozmowy z Hanną Radziejowską, kierownikiem oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Ta wystawa, o której mowa, która startuje w tym tygodniu, będzie w Berlinie do obejrzenia, zdaje się, że do jesieni. Pewnie jeszcze wrócimy do tej sprawy. Ciekawa byłaby opowieść, w jaki sposób Niemcy reagują na to wszystko, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów, jak sobie to interpretują, czy im się to jakoś łączy z tą
paneuropejską polityką wzmacniania reżimu w Moskwie, czy im się nie łączy. Będziemy pewnie jeszcze nie raz do tych spraw wracać, jeżeli komuś ten straszliwy warszawski upał w ogóle chciało się słuchać o tych skomplikowanych wszystkich sprawach, to bardzo serdecznie dziękujemy. To było berlińskie espresso. Olga Doleśniak-Harczuk, Antoni Opaliński. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.